Siemane, jestem Switch. Sertoń się porozmawiamy sobie o jednym problemie i jednym rozwiązaniu na problem tej gry, czyli o braku balansu. Po, może naj, najpierw wrzućmy sobie troszeczkę światła historycznego. E, mam, jesteśmy świeżo po rotacji, i mimo tego, że wyrotowało mnóstwo kart, pojawiło się mnóstwo nowych kart, to nadal pewne klasy są po prostu mega mocne. Mamy można powiedzieć tego powtórkę rozrywki raz jeszcze, gdzie Paladyn jest. Potwornie potężny, bo mam mnóstwo potężnych kart. Nawet trudno mi jest wskazać jedną taką, której znerfienie by sprawiło, że o, Paladin byłby już powiedzmy w ryzach jakiejś, no, jakiegoś rozsądku. I niektórzy wskazują, że tą kartą powinien być. Nie, kangur. Nie, bo ta karta nie jest za 5, ona jest za 4? Ten nasz, ten nasz lew wesoły. To jest za 3? To jest za. Uła, ja czasami zupełnie zapominam, ile karty mają. Tak, że te, ta, ten e, tygrysi pluszaczek, który jest za trzy, niektórzy wskazują go jako główny powód w Paladynie. Inni wskazują kartę typu e, e, Szrumska e, inni jeszcze mogą narzekać... Gdzie mamy ten Szrumska To też jest zatrzymany? Czy ja naprawdę żyję, ja żyję w ogóle jakimś... Jeszcze, już, ja, ja, ja już żyję po, po nerwach, które chcia, chciałbym sam zaaplikować. Że Szrumska który kosztuje trzy, ktoś by wskazał za problem. Inni powiedzieliby, że mamy problem z Warriorem, w którym z kolei e, Bran to jedna rzecz, ale druga sprawa to od, się i absolutne spustoszenie na rankingu. Ktoś jeszcze, jakbyśmy się cofnęli w czasie, narzekałby na Mechwatera, który także był w pewnym momencie potwornie OP. Czy też Druid, z czymś i tak dalej, i tak dalej. W każdej kolejnej mecie mamy problem z jedną konkretną klasą, z jednym konkretnym deckiem, który... Który jest po prostu nieprzyjemny. Jest, czasami to jest mocne, czasami to jest po prostu frustrujące, bo nie wiem, mieliśmy też takie, takie deki, o, tutaj na przykład obland, oparte na Blind Eye Sharpshooter. W pewnym momencie ten dek na wysokiej, wysokiej legendzie, bo po prostu aż się niemiło przeciwko niemu grało. Przeciwko temu Blind Eye Sharpshooter, różnym innym kartom, i może nie był on OP w niższych poziomach rankingu, ale po prostu strasznie nie było miło przegrać. I to uczucie. Które ja czuję, gdy dostaję na przykład piątego paladyna z rzędu, albo dostaję jakiś super OP, nie frustrujący DEK, szczególnie to jest OTK. Mnie na przykład najbardziej frustruje OTK, jest po prostu koszmarne. I ponieważ to się powtarza znowu, to chciałem wam dzisiaj zaproponować jedno rozwiązanie. Jednak zanim do niego dojdziemy, przepraszam, jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, bo świetnym rozwiązaniem jest to, co obecnie robią twórcy gry. Czyli po prostu bardzo bardzo szybkie nerwy mówię bardzo szybkie w porównaniu do tego co mieliśmy w, w etapie nie wiem jeszcze w sumie to się nazywa już legacy a konkretnie goblinów i gnomów czy jak wpiszę DVG to zadziała nie goblins and gnomes też nie zadziała aha okej, okay, bo może to jest w, w walcie Pewnie tak. W Goblinów i Gnomów, gdzie meta była nie za fajna, a na nerfy czekaliśmy w zasadzie z tego co pamiętam w nieskończoność, bo one nigdy nie nadeszły. Znaczy ni nigdy nie dostaliśmy nerfa na przykład Doktora Booma, które wiele osób podkreślało, że to jest potężna karta. Teraz jak się okazuje już nie, ale tych nerwów nie było. Teraz te nerfy dostajemy bardzo szybko, bo one są czasami tydzień, dwa po nowym dodatku, po nowym minisecie, po nowym tam, nowych kartach generalnie, które wchodzą do gry. One nie zawsze dotyczą tych nowych kart, bo czasami okazuje się, że to stare karty w połączeniu z nowymi. Robił jakieś super OPE komba, ale te nerfy są bardzo fajne. I ja uważam, że to jest bardzo dobre i um, rozsądne działanie, bo trudno jest tak skomplikowaną grę z 11 klasami, z dziesiątkami kart z bardzo różnymi mechanikami zbalansować. To, że my tak rzadko dostajemy nerfy związane czy bany związane z kartami, które po prostu psują grę, tak dosłownie psują, że jest jakiś bug, który powoduje, że nie wiem, gra się kraszuje, czy, czy, czy przeciwnik na przykład nie może, nie wiem, zagrać czegoś, bo, bo, bo jakaś mechanika zaczęła coś blokować, to jest, wydaje mi się, że i tak super osiągnięcie przy takiej skali gry. Nerfienie tego, czy playtestowanie zawczasu jest ciężkie, bo trudno jest często rzeczy przewidzieć, trudno jest przewidzieć to, czy coś będzie dobre, a tym bardziej, czy coś będzie dobre w konkretnej mecie, bo wiecie, karta typu weźmy sobie pierwszą lepszą, rush the stage, to nie jest dobra czy zła karta. To jest dobra czy zła karta, w zależności od tego, jakie karty mamy pozostałe i te mnóstwa, pewnie miliony i nie więcej zależności, bo to w zasadzie jest każdy z każdym, czyli n, n razy n, tak, czyli n kwadrat zależności, to jest bardzo, bardzo dużo. Mój pomysł, jak rozwiązać frustrację graczy, bo to ma adresować głównie ten problem. Nie do końca balans w mecie, ale bardziej frustrację graczy, to jest, że gdybyśmy byli sobie tutaj, na wildzie, na standardzie, gdziekolwiek, i tutaj obok nie wiem, tego przycisku, czy, czy, czy obok rewards, czy obok czegokolwiek, ja miałbym tutaj dodatkowy przycisk, gdzie mógłbym sobie wybrać jedną klasę, którą mogę zbanować. I wtedy jej nie dostaję w matchmakingu w ogóle. Oczywiście ja nie mogę Pytanie, czy ja mógłbym sam grać tą klasą, czy nie, to już jest troszeczkę dyskusyjne, ale przede wszystkim, że nie dostaję po prostu tej klasy, nie konkretnego deku, po prostu klasy. To jest od początku Hearthstone'a mechanika dostępna w każdym turnieju w Hearthstone'ie, jaki się odbył, z tego co wiem. No może ok, przesadzam, że w każdym, ale w ogromnej części turniejów, gier kompetytywnych jest możliwość banowania klasy, a czasami nawet dwóch, w zależności od skali turnieju, czy mety, czy, czy czegoś. I dziwi mnie to, że na rankingu nie, nie ma takiej opcji, bo no w wielu grach innych, kompetytywnych, na które spojrzymy, jest coś takiego, jak banowanie nie wiem, postaci, klas, map, czegokolwiek. Jakby to jest to funkcjonuje w e nawet tym nieprofesjonalnym, no bo to, że ja wchodzę sobie, przepraszam, tak przełączam przed tym menu, ale się nie mogę zdecydować, które wziąć, to, że ja sobie wchodzę na ranking, to, to ja, ja jestem w tym sensie no, nieprofesjonalnym, tak, amatorskim, ale no e tak, w sensie jakoś tam gram kompetytywnie, tak, to, to nie jest casual, gdzie jakby nie ma w ogóle rankingu, tak, to jest, to jest gra, gdzie ja wchodząc na nią chciałbym osiągać lepsze rezultaty, chciałbym, żeby mi się też że tak powiem, gwiazdki zapełniały. I teraz zbanowanie jednej klasy nie jestem oczywiście pierwszym, y, pierwszą osobą, która to, która to proponuje. Te pomysły o, dziesiątki osób pewnie już, jeśli nie, nie setki, miało i jest, są, są różne y, krytyki na ten temat. Jedna taka główna, z którą się spotkałem, to jest, y, no, że to wpłynie bardzo dziwnie na balans mety. Bo wiecie, no, jakby teraz mamy na przykład OP Paladyna, no to wybieramy sobie dek, który fatalnie sobie radzi z Paladynem, ale działa z, dobrze z innymi klasami. I teraz ta meta się strasznie obraca w taki troszeczkę, w cudzysłowie można powiedzieć, sztuczny sposób. To jest, bo to wiecie, to jest tak, jakbyśmy. Y, puszczali do, do wyścigu do, do 10 zawodników, ale każdy z nich mógłby, nie wiem, zbanować innego i nagle nie do końca wy, wy, wyciągamy tego najlepszego zawodnika, czy najlepszy dek, najlepszą klasę, tylko najlepszą po banach. Ja, ja w tym nie widzę problemu, osobiście. Jakby, no i trudno, tak? Tam, nie wiem, Paladyn będzie OP i, i ludzie zaczną, zaczną go banować po prostu i nikt nie będzie z nimi chciał grać, a Paladyni, którzy będą chcieli grać, dostaną po prostu kolejkę paladynową i się będą między sobą ścierać w miromeczach i jakby... Ja nie, ja nie widzę problemu w tym, że to będzie taka, taka troszeczkę no w tym sensie można by, ktoś by mógł powiedzieć sztuczna meta, bo wygenerowana przez właśnie, przez właśnie te bany, um, ale rozumiem, że, 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 że osoby mogą to, to by przeszkadzać. To też mogłoby niezdrowo nie wpłynąć na faktyczny poziom gry, w tym sensie, że jeśli na przykład jedna klasa by była non-stop przy wszystkich banowana, to w momencie kiedy wyszłaby druga, bardzo potężna, którą by zaczęli inni ludzie banować, to byśmy się mogli obudzić, że ojej, ale ta jedna banowana klasa, to ona była banowana i teraz mamy problem, bo dwie klasy są OP i trzeba strasznie dużo kart znerwić. Chodzi o to, że wiecie, że jakby ten power level kart byłby taki ukryty strasznie, że trudno by było coś znerwić, bo te zależności, o których powiedziałem, te zależności każda karta w zasadzie z każdą kartą, każda klasa przeciwko każdej klasie, się jeszcze bardziej by skomplikowały, bo to wszystko by było ukryte pod tym... Do powiedzmy banowania. Ktoś też może powiedzieć, że no dobra, no, banowanie działa, ale w grach, w których mamy no, nie 11 klas, tylko na przykład, no nie wiem, dziesiątki postaci, albo setki, gdzie jeden ban, no nie ukryjmy, dużo, dużo nie zmieni. Już nie mówiąc o tym, że mogłoby to dotknąć nie, nieprzyjemnie właśnie graczy paladyna, którzy by no, wtedy nagle zaczęli szukać, szukać, szukać czekać, przepraszam, czekać, e, czekać na mecze nie wiem, dwa razy dłużej, dziesięć razy dłużej, to też, to też by nie byłby fajny experience, jak ktoś chce pograć w grę, ale wie, że po prostu dana klasa jest, e, no, że, że, że nie, nie dostanie w ogóle nią meczu. Mój kontrargument do tego jest taki, że jak ktoś na przykład teraz lubi klasę, e, teraz żebym nie skłamał, czekajcie, to jest mocne, to jest, no czekajcie, co jest teraz słabe powiedzmy. Shaman, nie, Shaman też ma jakieś OTK. No ale dobra, cofnijmy się jeszcze do przed, przed rotacją. Hunter w ogóle był praktycznie niegrywaną klasą. Teraz jest, teraz jest mega mocny, ale ludzie, którzy chcieli grać Hunterem wcześniej, no i tak nie mogli za bardzo nim grać. Znaczy, OK, nie mieli, że tak powiem, sztucznie napompowanego czasu oczekiwania w kolejce na, na przeciwnika. Ale po prostu nie mogli nim grać, bo to, bo, bo to miał tak niski power level. I nigdy nie będzie tak, że te klasy będą zbalansowane. W sensie idealny świat to jest taki, gdzie każda klasa średnio na nisko, niskim, średnim i wysokim rankingu ma około 50% win rate. Jako około, ja rozumiem, no, od 45 do 55% powiedzmy, że to jest taki max, jaki widzę, jak, jak, jaki dostrzegam. Ale jak są klasy, które mają overall win rate wiecie, powyżej 55%, powyżej 60%, no to, no to pytanie, jakby czy to jest, jakby czy, czy, le, czy lepiej, żebyśmy mieli niezbalansowaną metę i nie mogli banować? Czy żebyśmy mieli, e, mo, czy żebyśmy mogli banować i ta meta przez to by się, powiedzmy, tak auto trochę balansowała, bo i też może dzięki temu by wprowadzała taką, to jest, że tak powiem, zaletę. Ja tak mieszam strasznie te argumenty, bo sam. Zastanawiam się, czy to jest idealne, czy, 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 czy średnie rozwiązanie to banowanie, więc próbuję Wam to przedstawić z każdego punktu. Ale zaletą także, jaką widzę, jest to, że paladyn mógłby... E, przepraszam, przepraszam. Że klasa, która zostanie zbanowana, mogłaby odświeżać metę w taki naturalny sposób. Bo na przykład teraz byśmy banowali paladyna i nagle by się okazało, o to ta klasa, która, nie wiem, średnio sobie radziła z Paladynem, nie wiem, czy Warlock sobie dobrze radzi, załóżmy, bo ja znowu nie jestem super ekspertem od, teraz nie będę każdego meczapu z każdym, ale powiedzmy, że Warlock, który sobie średnio radzi z Paladynem, mógłby, nie, lepszy przykład, przepraszam, wiem, że Hunter, Hunter powinien generalnie mieć dobry up z Paladynem. Wszyscy zaczynają banować Huntera i e, wtedy Paladyn zaczyna być no, o wiele, o wiele mocniejszy, bo y, skoro nie ma jego takiego naturalnego drapieżnika na rankingu, albo sobie banuje tego naturalnego drapieżnika, to pojawiają się nowe deki. I powiedzmy, że pojawia się nowy dek, który jest. Y, nie wiem, co teraz bije Paladyna, ale. Nie wiem, może, może Warrior? Chociaż nie jestem pewien. Może, może Warrior. E, i, I pojawia się, pojawia, że tak powiem, zaczyna wychodzić na, na topkę Warrior. I teraz, teraz nagle ludzie zaczynają banować Warriora. I w naturalny sposób, bez rotacji kart osiągamy, wiecie, taką. No coś ciekawego w mecie, że coś się zmienia, że nie jest tak, że jak już się utrwalą najlepsze deklisty, no to w zasadzie łupiemy po prostu paladynowe yy, te. Mior mecze, ewentualnie jest taka meta papierkami nożyca, tak? Czyli nie wiem, Hunter bije Paladyna, Paladin bije Warriora, Warrior bije Huntera, jakby no, w kółko. Znowu, jeśli mieszam którąś z tych klas, to bardzo przepraszam. Ja nie znam każdego teraz mecza, po prostu są różne te deklisty, jeszcze to trochę ewoluuje, więc zobaczymy, co będzie. Co będzie mm, jeszcze, jeszcze przy okazji po nerfach, które zaraz mają wyjść. Mój pomysł w każdym razie na rozwiązanie wszystkich problemów Hearthstone, a w zasadzie rozwiązanie tego, tej takiej frustracji, że non stop dostaje tego samego, ten, ta sama klasa, często ten sam deck do, 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 jako przeciwnika oraz to, że ten dek jest no, często związany z tym, że jest po prostu bardzo, bardzo mocny, jest to, żebym mógł po prostu zbanować. Z 11 klas, naprawdę. To znaczy jak zbanuję sobie jedną, to nadal i tak muszę grać przeciwko dziewięciu innym. Tak? bo, bo sam, w zasadzie dziesięciu, bo mogę też dostać, dostać tę klasę, którą sam gram. i. Jestem ciekawy, jakie są Wasze opinie, bo czytałem wiele już różnych opinii na ten temat. Tak jak mówię, to nie jest mój pomysł oryginalny, ja na niego wpadłem i, i, i nikt wcześniej na niego nie wpadł. Ludzie jak najbardziej na niego, na niego wpadali wcześniej. Otwieram absolutnie dyskusję. Dajcie mi znać, co Wy o tym sądzicie. Jakie widzicie zalety, jakie widzicie wady, lub jakie widzicie alternatywy, lub też może doprecyzowanie, bo jedno takie doprecyzowanie, którego ja tutaj nie przedstawiam, bo w sumie nie wiem, jak to powinno najlepiej działać, że jeśli banuje na przykład klasę Huntera, to czy ja mogę grać Hunterem? Czy to jest OK? Ja na przykład w tym moim rozwiązaniu nie wiem do końca, czy powinienem móc banować, czy nie banować klasy, więc to jest jedno z wielu pytań, które można sobie zadać. Może są też inne lepsze rozwiązania, albo może po prostu pasuje Wam to, co jest teraz, czyli. No, i jest meta taka, jaka jest. Czasami jest bardziej, czasami jest mniej zbalansowana, czasami jest jeszcze mniej zbalansowana, a nerwy wychodzą po prostu możliwie szybko, jak twórcy gry zauważają pewne no, zależności na rankingu, które są według nich nie, nie powinny wyglądać tak, i próbują to właśnie rebalansować, zwiększając koszt kart, zmniejszając statystyki, zwiększając statystyki i tak dalej, i tak dalej. oczywiście buffować, tak? Ja mówię w ten sposób o zmianach. Zapraszam serdecznie do dyskusji, na no, póki co. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. I. Do zobaczenia.